Siemaneczko, na kanale Do Roboty. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wygląda praca w browarze namysłów. Jest ze mną Jacek, czyli dyrektor tego browaru. Tak, jestem dyrektorem tego browaru, browaru bardzo otwartego i bardzo się cieszymy, że tutaj dzisiaj jesteś. Ja również się cieszę. Co będzie naszym zadaniem dzisiaj? Naszym zadaniem będzie oczywiście produkcja piwa. Brzmi dobrze od razu. Brzmi bardzo dobrze. Będziemy je robić w otwartych kadziach, bo otwarte kadzie to nasza specjalność. I tak jak my wszyscy jesteśmy otwarci, mam dla ciebie też otwarty boks. O, super. Proszę bardzo. Taki boks podobny będzie również do wygrania na końcu tego odcinka, więc warto zostać do końca. A jak powiedziałeś, że jesteśmy otwarci, to jestem otwarty i na piwo, i na robienie tego piwa. Więc co, przechodzimy do szkolenia BHP? Tak, najpierw szkolenie BHP, a później do roboty. Do roboty, robisz piwo. Zapraszam serdecznie. Jest to na 106 osób, na całe od piwa. Przeżyje? Tak, tak, jasne. Piwo musi być klarowne z połyskiem, co jest zauważalne. Spójrz, proszę. Jest klarowne z połyskiem. 45 500 butelek na godzinę. Czek, czek, czek. Pijemy. Jestem już przebrany, ze mną jest Kornel, który pokaże nam, jak zaczyna się ta historia z tworzeniem, zrobieniem, zważeniem piwa. Od czego zaczynamy, Kornel? No, od śrutowania. Tutaj mamy ześrutowane jęczmień i sód i razem z wodą, który przyjeżdża do nas od lokalnych rolników. I tak. To się miesza w jakim czasie? 3-4 godziny, powiem. 4 godziny. Tak, to jest zacier. Zacier. I dalej przechodzimy na filtrację. Na początku pracy musisz sprawdzić, czy nie mamy ciśnienia na każdym, bo to jest ciśnieniowy. Nie mamy ciśnienia, możemy odkręcać. I każdy po kolei, tak? Tak. Tak. Jejku, jaki intensywny zapach. To jest miel goryczkowy. Ile takich worków do jednej kadzi? Dwa. Dwa worki do jednej? Tak. Proszę. Ja cały czas pracuję z tą myślą o tej ostatecznej degustacji. Jak teraz jest mi gorąco... Ale to jeszcze daleko. Ściągamy rękawice ochronne, tak. I przechodzimy dalej. I teraz robimy próbę cukrową. Czyli proszę cię. Jesteśmy przy zaciernej, proszę odpuść. O Jezu, o Jezu. No. Trzeba się napracować. Czyli wkładam to tutaj, gdzieś tak, do środka. O, tutaj. I co, ulewam na to? Tak. Okej. Wow. Resztę możesz wylać. Roztwór jodu, pipeta. Tak. I co, i sprawdzam, czy... Sprawdzasz, czy jest cukrzenia. I jakby nie było cukrzenia, pojawiłoby się czarne. Okej, okay. Czyli nie pojawiło się czarne. Tak. Czyli to znak, że... Że jest cukrzenie, możemy puścić to dalej na filtrację. A, dopiero w tym etapie. Czyli tak. Ty jesteś osobą, która decyduje o tym, czy... Ja jestem operatorem, który decyduje o tym, tak. I w ogóle twoje stanowisko nazywa się jak? Browar? Starszy operator ważalni. Czyli byłeś po jakiej szkole? Elektryk. Elektryk. Tak. Czyli nie związaną w ogóle z browarem, ale ważne, żeby mieć tam dwie prawe ręce. Tak. I lubisz tą pracę. Okej. Okay. Ale jak widać, awanse są możliwe, bo tak. Przeskoczyłeś ile? W półtora roku na starszego operatora. Czyli trzy levele wyżej. No. Jesteśmy na filtracji. Tutaj wydobywamy z tego przednią brzeczkę i wodę wysłodkową. Okej. Okay. I później to idzie dołem jakimiś rurami, czy to idzie do góry? Idzie do góry, do zbiornika pośredniczącego, który później przekazujemy do kotła. I tam gotujemy. Okej, okay, ale tutaj oprócz tego, co sprawdziliśmy na dole, te próby, to tak. Człowiek też niczym nie pomaga. Nie, tutaj mierzymy tylko, czy ile wysokość jest tego cukru. Aha, czyli prosta robota. Tak, prosta, ale trzeba się na niej znać. To teraz tak. Idziemy do czego? Teraz idziemy na fermentownię. Pierwszy etap za nami, Kornel powiedział, że dobrze wykonana praca. To tak. Co teraz? O, może spróbować przedniej brzeczki. Czyli to, co tutaj nam wyszło. Tak. A tu mamy co? Chmiel? Chmiel. I sód. Ciemny, który dodajemy, żeby była barwa. Piwa. O, ale mocne. O, to pachnie ładnie. Karmel. O tak, ładnie. O. A to? To jest goryczkowe. Pomuchajcie, kochani. Proszę. I czekam na komentarze, jak ładnie to pachnie. Pięknie. Dobra, no to próbujemy. Nie przedłużamy, bo jeszcze dużo pracy przed nami, żeby z tego zrobić piwo. Zdrowia. Po pierwszym etapie ciężkiej roboty. A teraz przechodzimy do kolejnego etapu na fermentowni. Chodźmy. Jeśli chodzi o samą fermentację, to praktycznie tutaj generalnie po raz pierwszy mówimy o piwie. Tak? Brzeczkę, którą miałeś okazję produkować na warzelni, wykonałeś tam parę czynności. Tutaj po zadaniu drożdży poddajemy fermentacji. Drożdże
tej tradycyjnej metodzie mają dużo łatwiejsze warunki niż w takiej przemysłowej metodzie, gdzie jest wysoki ferment o wyższy stóp cieczy i tym samym ciśnienie, które oddziałuje na drożdże. Tutaj tego nie ma. Także fermentacja przebiega swobodnie, w dużo łatwiejszych warunkach i tak naprawdę drożdże odwdzięczają nam się unikatowym piwem, który tutaj uzyskujemy. Super. I jaka jest pojemność takiego jednego zbiornika? Akurat na tym oddziale, w tej fermentowni, taka kadź mieści 180 hektolitrów piwa. 180 hektolitrów piwa, czyli drodzy widzowie, w międzyczasie, jeszcze to nie jest pytanie konkursowe, ale tak na rozgrzewkę możecie w komentarzu napisać, ile to jest butelek piwa półlitrowych. Przeliczcie to i napiszcie w komentarzu. I ile w tym zbiorniku to jeszcze nie piwo się znajduje, jaki czas? Po 7-8 dniach przebywania tutaj mówimy już o piwie. Okay. Czyli mamy już tutaj takie piwko, które ma już swoje walory oczywiście, ma alkohol, ma dwutlenek węgla, natomiast jeszcze jest przed leżakowaniem. A jak takie piwo smakuje, które jeszcze nie jest piwem, bo będzie powiedzmy za kilka dni, ale już ma troszkę alkoholu? Uprzedzając twoje pytanie, wiedząc, że pewnie będziesz ciekawy, mam dla ciebie próbę. Tak, akurat jestem takiego ciekawy piwa. Wszystkiego. Oczywiście ono nie jest akurat stąd pobrane, bo tu mamy początek fermentacji. Tu jest praktycznie ta ostatnia doba, kiedy fermentacja się zakończyła. Także zaraz sobie... Czyli tu już są procenty. Tak, tu są procenty, więc... Podłożę sobie, może to, tak, czekaj. Dobrze. Czyli tamtą, jak to się nazywa, brzeczka nam przefermentowała. Dobra, czyli w pierwszym etapie brzeczka była ta taka słodkawa, bez procentów, tak. A tu już mamy... Ona jeszcze była niechmielona, czyli nie była gorzka. To już tak. Pachnie, powiedzmy, jak piwo. Jak dla mnie to piwo jeszcze nie jest do końca takie, jak powinno być, więc co, przechodzimy do kolejnego etapu. Jeszcze nie. Mam tutaj dla ciebie zadanie, podobnie jak miałeś na warzelni, tak tutaj też. Chciałbym, żebyś wykonał pomiar ekstraktu tutaj na tym piwie z tej kadzi. Zobaczymy, jak to wygląda, jak sobie poradzisz. Okej. Okay. Tu mamy takie barierki, które też zabezpieczają nas przed tym, żeby ktoś nie zasłabł i nie wpadł do kadzi. Okej. I stań przy samym rogu kadzi. Czekaj, bo mi to niewiele mówi. Tutaj? Jak najwyżej. Dobra. I tak jak trzymasz, to, no. To teraz cyklonisz. Sadzam. Tak, powolutku. I co? Jest super? Czyli 15, możemy zapisać i tu co? Jest te pomiary co jakiś czas, tak? Tak. Procentaż, czyli moc tego piwa, od czego jest zależna? Od ilości drożdży, czy od czego? To znaczy tutaj, jeśli chodzi o ten ekstrakt początkowy, to ustalamy to na etapie procesu na warzywie, tak? Tam wiemy, jaki ekstrakt ma mieć ta brzeczka. Aha. I ona dalej jest poddawana fermentacji. A tutaj wykonując pomiar ekstraktu, sprawdzamy, czy fermentacja przebiega w sposób prawidłowy. Jaka jest różnica ekstraktu, a procentażu tego piwa? Bo wiem, że na każdej butelce jest napisane, że na przykład ma 5,2%, ale ilość ekstraktu, tak? To jest od czegoś to zależy? W zależności od tego, co dany producent chce deklarować, na pewno musimy deklarować procent alkoholu, który się znajduje w opakowaniu. Natomiast jeśli chodzi o ekstrakt, no to już w tym mamy dowolność. Czy chcemy deklarować, jaki jest ekstrakt danej butelce, czy nie chcemy. Już mamy to. To gdzie? Przechodzimy na leżakowanie? Tak, teraz chciałbym ci pokazać leżakownię. Jak czyli będziemy leżakownia. Leżeć. I tam masz dosyć ciekawe zadanie. Będę leżał na leżaku pewnie, tak? Oj, będzie trudniej. Będzie trudniej. Dobrze, czyli to jeszcze nie jest etap, w którym leżę i degustuję piwo, tylko będzie trudniej. No to sprawdźmy. Teraz mam przygotowane dla ciebie zadanie związane z leżakowaniem. Czyli co? Leżenie i picie piwa. Oj, no niestety. Zadanie będzie polegało na umyciu takiego tanku. Będziesz musiał wejść do środka. Tu? Tu, dokładnie tutaj. Tym otworem? Tak, tak, nie będzie lekko, nie będzie to miało nic wspólnego z leżakowaniem na leżaku. Matko jedyna, w tym tutaj najtrudniejsze tak? Najtrudniejsze zadanie na dzisiaj dla ciebie. Okej. Nie, w tym ubraniu nie. Przygotowałem dla ciebie ubranie odpowiednie tutaj do wejścia do takiego zbiornika. No to dobra, to ja się przebieram. Nie wiem jak się tu wcisnę, ale za chwilę to zobaczymy. Wyglądam teraz jak wielki banan. Ale to tylko dlatego, żeby było bezpiecznie, bo będę czyścił ten tank leżakowy, tak? Tak, będziesz wykonywał pracę ręczną, czyszczenie tanku leżakowego. Najważniejsze jest przed sprawdzeniem dwutlenku węgla i oczywiście ubiór. Okej, ubrany jestem, mam też linę, czyli po to, że jakbym tam, nie wiem, został, to mnie wyciągniesz. W razie W cię wyszarpię. Dobra. Dobra, oby nie trzeba było szarpać. I oby nie trzeba było... Będzie dobrze, myślę, jestem koło ciebie. Ale serio, mam tą dziurą? Nie żartujesz sobie? Nie żartuję. Tak naprawdę się tutaj to wykonuje. No to trudno. Trudno. Kochani,
Robię to specjalnie dla was, żebyście widzieli, jak ta praca wygląda naprawdę. No co? Co mam to powiedzieć? Tutaj masz czujnik ze sobą. Okej. Okay. Który w razie W cię zaalarmuje i dobra, będziesz musiał od razu wychodzić. To wpinamy go tu gdzieś. No to co? Do roboty. O kurde. Serio? Dobra! Jestem! Ja pierniczę! Czy to powinno tak pikać? Znaczy, a jaki co pokazuje? 06! Przeżyje? Tak, tak, jasne. No to nic, sprzątamy go. O kurde. I co, mam sobie polewać tą wodą? Tak, spłukiwać i trzeć. Nie no, jeszcze nigdy nie myłem tanka od środka, ale fajna zajawka. Nigdy sobie nie wyobrażałem, że tak wygląda praca w gruwarze, ale jest naprawdę grubo. Dobra Wojtek, wzrokowo wydaje się ok, jeszcze później zrobimy dokładną ekspertyzę, ale wydaje mi się, że jest super. Dobra, byleby później nagany nie było, nie, to jeszcze nie. Druga część tego zadania, w sumie trzecia, trzeba stąd wyjść. O, kochani, jak widzicie, żółty banan dał radę, wyczyścił ten cały leżak. Jest naprawdę dobrze. O, teraz powinno się leżakować dopiero, po takiej robocie. Myślałem, że lanie piwka to po prostu czysta, fajna robota. No, tak. Automatyzowana, a to mimo wszystko są fajne rzeczy. Otwarte kadzie, czyszczenie takich rzeczy ręczne. Przechodzimy dalej, co? Tak, jasne. Tutaj przeszliśmy teraz do oddziału leżakowni. Tutaj mamy piwko praktycznie, które jest już gotowe do filtracji, do zapakowania, do opakowań. Czy to będzie butelka, czy to będzie puszka. A, czyli to jeszcze jest nieprzefiltrowane piwo. Nie, nie, to piwo jest, ono jest klarowne, bo ono już jest, leżakuje dosyć sporo, natomiast... Ale jeszcze nie jest takie nie, przejrzyste. Nie ma jeszcze, dokładnie. Po filtracji musi być w pełni przejrzyste. To musi sprawne oko widzieć, bo ja to dokładnie. Bym tak powiedział, myślałem, że to już jest wyfiltrowane, a to jednak... Nie, nie. W tym tanku mamy 106 hektolitrów. Co nam to mówi? Jeżeli roczne spożycie w Polsce wynosi około 100 litrów na osobę, no to możemy sobie założyć, że taki tank powinien nam wystarczyć na 100 lat. Oczywiście... Dla jednej osoby. Dla jednej osoby. No to jest, że tak powiem, wartość nieosiągalna. Natomiast w drugą stronę jest to dla 106 osób na cały rok piwa. O, to bardziej przyjemnie, nie? Dokładnie. Dobra. Jeśli chodzi o tanki w browarze, jest tego ponad 200 sztuk, także leżakownia jest dosyć duża, piwko ma gdzie leżakować i takie pełnowartościowe piwko kierujemy, tak jak wspomniałem, na filtracji, to tam też będzie miało okazję. I do buteleczek później. Tak. I na półki sklepowe. Więc ze mną Paweł, jesteśmy teraz na filtracji, czyli z piwa mętnego robimy piwo klarowne. Zgadza się. W jaki sposób? W jaki sposób? Piwo filtrujemy, dodatki do piwa jest to ziemia okrzemkowa, która osadza się na tym filtrze, aby piwo było klarowne, aby oczyszczyć piwo z niepożądanych osadów. I tej ziemi później nie ma w tym piwie? Nie. Nie. Ziemia okłada się na tych tutaj kartonach. Tu jak możecie zobaczyć, drodzy widzowie, jest nieprzefiltrowane piwo, tak? Tak, dokładnie, to jest piwo z leżakowni, nieprzefiltrowane, które idzie tutaj na pompę dozującą ziemię okrzemkową, która znajduje się tutaj w zbiorniku. Tu. Więc Wojtek, weź worek i wrzuć do zbiornika. A, czyli trzeba dosypać tak. Tu ziemi. Dobrze. Jest robota. Złap się poręczy. BHP przede wszystkim. Oczywiście. Ojejku, nie wygląda to jak ziemia. Myślałem, że to będzie coś czarniejszego. I co? I wsypujesz worek do zbiornika. Ile tu kilo? Cały. Całość. Okay. Dobrze? Zamykamy zbiornik. I co? I tutaj idzie już z tą ziemią? Tak, ta ziemia idzie razem z piwem z leżakowni na filtr. Później wylatuje z filtra czyste, klarowne piwo. To już jest czyste, klarowne piwo? Tak, które uderza na butelkownię do rozlewu. I teraz idziemy na
Rozlewnie. Tak. To zobaczmy, jak leje się to piwko. Chodźcie. I tutaj rozpoczynamy butelkowanie, nalewanie piwa, tak? Tak, tak. To jest depal. Tutaj wjeżdżają puste butelki na maszynę, jadą windą do góry. Później trafiają na taśmy transportowe, jadą tam do butelkowni. Jadą sobie tutaj, mamy pierwsze maszynę Demalayer, to się nazywa. Ona puszcza nam maszynę, te butelki tutaj w dół. Jadą nam przez kłuczkę i automatycznie później wjeżdżają do rozlewaczki. To jest główna maszyna rozlewająca piwo. W tym momencie jedziemy z prędkością 45 500 butelek na godzinę. Tutaj jest puchana butelka pozostałości piwa. Przyjeżdża dalej. Osuszać pod kaclem, okay. Żeby nie może być tam ciało obce pod spodem. Okay. Tutaj mamy checkpad. Sprawdzamy kapsel, sprawdzamy poziom piwa, czy jest napełnione, czy jest przepełnione, czy jest pęknięta butelka. Wszystko tutaj będzie nam odrzucać. Jak zauważysz, wszystkie buteleczki są identyczne. No tak. W milisekundach jest liczone napełnienie butelki odpowiednią ilością. Tutaj mamy magazynki. W jednym pakiecie takim mamy 1000 sztuk. Tutaj? Tak, tu jest 1000 sztuk. Czyli to 1000... tutaj masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7,5. Tysiąca piw. 7,5 tysiąca butelek. A masz trzy takie magazynki. Tutaj mamy check-up od etykiet tak zwany. On też sprawdza napełnienia, kapsel. Drugi raz jest sprawdzany, ale tutaj mamy bardziej takie szczegóły, gdzie data musi być w odpowiednim punkcie. Tam, gdzie jest na etykiecie, ma być data, tam jest. Okay. Tak samo teraz sprawdzamy bardzo, że te dwie razem muszą być idealne. No. Nie ma możliwości też, jak pas to wyłapuje i wyrzuca. Czyli tu jesteśmy w miejscu już w ostatnim etapie, tak? Dokładnie, dokładnie. Stamtąd butelki nam jadą teraz pociągiem tutaj do tunelu, który pakuje nam zgrzewki. Tu jest już gotowy wyrób. I do sklepu. Tam do jeszcze na ciężarówki, na palety. Na ciężarówki, na palety. Angelika! O, cześć! Ja już mam piwko zrobione, uważone. Świeżo z rozlewu, tak? Tak jest. To co, teraz pokrótce ci powiem, co my z tym piwem robimy. Ja myślałem, że pijemy. No nie! Najpierw musimy je zanalizować. Najpierw zaczynamy tak, od oceny opakowania wyrobu gotowego. Dla mnie git. Dla mnie też, ale sprawdźmy dokładnie. Etykiety przyklejone? Krawatka równo? Krawatka, czyli tą górę. Tak, to jest krawatka, to jest etykieta główna, a to kontretykieta. Data przydatności widoczna, nic nie jest ucięte? Nie, jest pięknie. Jeszcze ważne są zamknięcia koronowe. Do tego celu mamy takie pierścienie, musimy czyli sprawdzić. Dla wszystkich kapsle. Tak, dla wszystkich kapsle. Zamknięcia koronowe, Angelika, dobrze. Sprawdzamy, czy jest dobrze zamknięte. Jeden pierścień przechodzi, drugi musi pozostać. To ten pozostał. Tak, pozostał, jest okej. Okay. Co jest kolejnym etapem? Jak już widzimy to organoleptycznie, że jest super. Tak, wizualnie, nie organoleptycznie. Jeszcze nie. Kolejnym krokiem badamy zawartość. O. Do tego celu mamy tutaj nasze przyrządy. O, myślałem, czyli że to mamy taki tak, przyrząd. Szereg, to do tego też dojdziemy. Mamy szereg analizatorów. Te analizatory pozwalają nam określić zawartość ekstraktu, alkoholu, klarowność, ale także i dwutlenku węgla. Tutaj przekażę koledze, to już to naszą próbę wstawi na analizator. Następnie nasza próba jest wytrzepywana, żeby pozbyć się zawartości dwutlenku węgla. Następnie oznaczamy barwę, pH, kwasowość. Do tego celu mamy pH-metry, spektrofometry, mętnościomierze, całą gamę różnych innych urządzeń. I to jest wszystko po to, żeby piwo, które trafia już na półkę, było zawsze takiej samej jakości. Dokładnie. Czyli ty jesteś laborantką, tak. Czyli skończyłaś jakie szkoły? Tak, skończyłam analizę żywności oraz zarządzanie inżynierię produkcji. Znajdował się tam profil browarniczy, także też się zajmowaliśmy całą technologią procesu powstawania piwa. Okej, okay. Ja bym chciał być chyba w takiej szkole browarniczej, brzmi samo w sobie już dobrze. A dodam jeszcze, że było większość mężczyzn, także było wesoło. O! To teraz możemy przejść do oceny sensorycznej. Okej, okay. Czyli otwieramy zamknięcie koronowe. Czyli tak, najpierw oceniamy barwę. Barwa musi być złocista. Piwo musi być klarowne z połyskiem, co jest zauważalne. Spójrz proszę. Jest klarowne z połyskiem. Piana stabilna i gęsta. Jest. Która utrzymuje się dość długo na naszym piwie. Utrzymuje się dość długo. Tak, to teraz możemy przejść do degustacji. Szybko! Trzy próby, to jest, czek. Pijemy, degustujemy. Czyli tak, jeszcze ci powiem, na co musisz zwrócić uwagę, zanim spróbujesz. Dobrze.
Czyli tak, najpierw wyczujesz goryczkę, ale ta goryczka będzie przyjemna, która nie pozostawia takiego uczucia goryczki na języku. Następnie poczujesz też takie piekące uczucie, ale to będzie takie przyjemne doznanie. To jest właśnie nasz dwutlenek węgla. No i... Dobrze, ale to jest bardzo profesjonalne podejście. Ja mówię, że krótko, zwięźlej na temat. Tak. Wiemy, co sprawdzić. Spróbuj i proszę powiedz, co sądzisz. Wyczuwasz goryczkę, ale to jest taka przyjemność tego doznania. Oczywiście. Nie pozostaje na języku. Po całym dniu w pracy w browarze to jest przyjemność. Jeszcze nie powiedziałam ci wcześniej, żebyś zwrócił uwagę na zapach. Ja sam sprawdziłem, to tak? Wiedziałem szybciej. Nie studiowałem tego, sobie. A wiedziałem. Przykryj. No i zamieszaj. Co? I teraz powąchaj. Co czujesz w pierwszej kolejności? Wyczuwasz taki aromat chmielu? Tak. Później ekstrakt słodu? Później. Czuć, prawda? Czuć. To są takie dwa główne aromaty, które czuć na samym początku. Ale to nie jest jeszcze wszystko, co w laboratorium robimy, bo mówiłaś, że masz jeszcze jedno pomieszczenie. Zanim do mnie przyszedłeś, byłam akurat w trakcie wykonywania analizy dostawy słodu. Także zapraszam, jeśli masz ochotę ze mną dokończyć. Jak najbardziej. Czyli to, co tutaj robisz, to zaczynasz jeszcze przed całą produkcją piwa. Tak, dokładnie. Każda dostawa surowców, która przyjeżdża na browar Namysłów, jest do nas przynoszona w celu, żebyśmy mogły tą dostawę skontrolować. I akurat w tym momencie mamy dostawę słodu. Głupio mi tak powiedzieć, ale jesteś jedną z ważniejszych osób tutaj w browarze, bo z tobą się historia zaczyna i u ciebie się historia kończy. Dokładnie, dokładnie. Możesz naważyć teraz 100 gramów słodu. Mhm. Najpierw wytarujemy sobie naszą wagę. Jak pani na targu, proszę bardzo. Jeszcze tych ziemniaczków? Teraz nasita przesiewowe. Proszę, możesz zabrać to. Tą stóweczkę. Tak. Tutaj przesypujemy. Okej. Okay. Nasze ziarno będzie się teraz przesiewało, nasz słód, a dalej ci powiem, co będziemy robić w tej pozostałości, którą tutaj mamy. Najpierw musimy sprawdzić, czy mamy tam obecne szkodniki. W tym celu bierzemy miskę i przeglądamy, czy nie widzimy tutaj żadnego szkodnika. Ojejku. Kolejnym krokiem to badamy zawartość białka, wilgotność oraz ekstraktu. W tym celu wykorzystujemy nasze urządzenia i on nam zanalizuje, jaką właśnie mamy zawartość poszczególnych tych... A, czyli już nie musimy sami tego robić, bo robi to maszyna. Dokładnie. Jeśli któryś z parametrów odbiega od naszej normy, wtedy taką partię blokujemy i dostawcę odsyłamy. A, nara, tak. Po prostu bierzemy lepsze. Tak, 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 dokładnie. Tak to u nas wygląda. Teraz na sam koniec możesz się poczuć jak prawdziwy laborant. Zadzwoń pod 135 i powiedz, że dostawa słodu sprawdzona, zwolniona do produkcji. Dobra, to ja zwalniam już za chwilkę też widzów, bo przechodzimy właśnie w tym momencie do zakończenia odcinka i do konkursu, o którym mówiłem na samym początku. Halo wóz, halo wóz. Dziękuję ci bardzo, że mogłem spędzić cały dzień w browarze, którym jesteś dyrektorem. Bardzo fajna, przyjemna praca i muszę też zaznaczyć moim widzom, od czego tutaj w ogóle zależą zarobki. No, zarobki zależą od bardzo wielu czynników, tak? Przede wszystkim od tego, jakie są kompetencje ludzi, od tego również, co wykonują na co dzień. Także trudno tu powiedzieć o jednolitej jakiejś płacy. Mhm. Tak? No właśnie, pokazaliśmy wiele różnych, od laboranta przez ekipę, która czyści, sprząta, napełnia i tym podobne, więc na pewno to jest różnorakie, tak? Tak, niektóre zawody są bardzo unikalne, niektóre fachy są już rzadko spotykane, także no bardzo tradycyjny browar i bardzo zróżnicowany zarobek. Ale warto taką pracę szukać i wykonywać, bo jak widać na tym odcinku było naprawdę sympatycznie. I dla was, drodzy widzowie, mam do wygrania taki przepiękny przycisk i pakiet gadżetów ode mnie. Jeśli w komentarzu napiszecie 100 hektolitrów, miał ten jeden tank. Tak. I ile to jest butelek szklanych piwa? Tak jest, pół litra. Pół litrowych. Napiszcie w komentarzu, a ja do kilku osób wyślę taki pakiet prezentów. A jeśli macie powyżej 18 lat, to możecie wziąć udział w konkursie od browaru Namysłów. W komentarzu macie podpiętą informację, jak wziąć udział w takim konkursie. I dla ciebie również taki przycisk możesz powiesić w swoim biurze. Dziękuję bardzo serdecznie i dziękuję za pracę, którą tutaj wykonałeś. Tak jest. Zostawcie łapki w górę, komentujcie, odpowiadajcie na pytanie konkursowe i subskrybujcie ten kanał.